Okres ferii już minął. Niektórzy z nas na pewno wyjechali poza miasto, w góry czy inne równie atrakcyjne miejsca. Natomiast większość z łukowskiej młodzieży pozostała tutaj, na miejscu. Z telewizją Magnes TV zastanawiamy się, co łukowskie instytucje, miasto przygotowało dla tej młodzieży, która pozostała tutaj w Łukowie. Dlatego wybraliśmy się w kilka, myślę, najbardziej atrakcyjnych miejsc, by sprawdzić, jak bawią się młodzi łukowianie. Zapraszam na materiał. Co Łok przygotował dla dzieci podczas ferii? 2 tygodnie tegorocznych ferii to dosyć bogaty program przygotowany przez ośrodek. Pierwszy tydzień to wizyta Koziołka Matołka i wszystkie przygody związane z tym bohaterem, czyli warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, całość warsztatów artystycznych, które organizowane były dla dzieci przez instruktorów ośrodka kultury. To tydzień pierwszy. Drugi tydzień to walizki, podróże, tydzień na walizkach, czyli wyjazd do Farmy Iluzji, wyjazd do Teatru do Lublina, to wycieczka fotograficzna po Łukowie, to zwiedzanie i patrzenie i odkrywanie tych miejsc, które do tej pory jeszcze być może nie były odkryte. Jakim zainteresowaniem cieszyły się te zajęcia? Część zajęć była nieodpłatna, część zajęć niestety związana była z kosztami. Zajęcia nieodpłatne, ogromna ilość osób, codziennie blisko 30 osób, które codziennie w tych samych godzinach przychodziły, bez względu na to, czy to były zajęcia plastyczne, czy kulinarne, czy chociażby tylko gry i zabawy z interaktywne. Zawsze około 30 osób codziennie przychodziły. Mniejsze zainteresowanie przy tych zajęciach odpłatnych, przy wycieczkach, ale również ogromna grupa pojechała do Farmy Iluzji. Tam poznawali uczestnicy wycieczki różne złudzenia optyczne. Ta grupa również przyjechała bardzo zadowolona, uśmiechnięta. Myślę, że wyjazd był udany. Czy Łok już poczynia pewne plany a propos wakacji? Tak, już mamy pierwsze pomysły na to, jak zaproponować i dzieciom, i osobom dorosłym, i młodzieży również czas wakacyjny. Będzie tradycyjna impreza w parku, typowo dziecięca, czyli piknik rodzinny, to już w sierpniu. Mamy już pierwszych artystów, którzy nam tutaj będą uświetniali czas. Mamy również już pewne atrakcje przygotowane, chociażby karaoke na Telebimie, czyli coś, z czego jeszcze nie było w Łukowie. Oczywiście impreza w parku, dla wszystkich dzieci wstęp nieodpłatny, mnóstwo atrakcji, sierpień i piknik rodzinny. Poza tym tradycyjnie zajęcia artystyczne dla wszystkich z różnych dziedzin. W ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty kulinarne. Myślę, że to też będzie powtórzone w tym roku podczas wakacji.
pani ocenia przygotowania miasta, które poczyniło, żeby zapewnić jakieś atrakcje dzieciom podczas ferii? Uważam, że miasto przygotowało się do ferii. Dzieci mają atrakcje. Spotykały się w Łukowskim Ośrodku Kultury. Są wycieczki, gdzie moja córka uczestniczyła i była w teatrze. Jest bardzo zadowolona, wyjazd jej się podobał. I wczoraj oczywiście też była w Farmie Iluzji. Była przeszczęśliwa, jak wróciła. Było godzinne opowiadanie, co tam się działo, jak ile się wywróciła, jak ją pani popchała z górki. No, po prostu była szczęśliwa. Myślę, że ferie były udane w Łukowie. Dzieciaki są zadowolone z tego, co słyszę, a w porównaniu do wakacji, jak pani to ocenia? Lepsza ta organizacja jest podczas ferii, czy lepsza była podczas wakacji? Wakacje będą dopiero moje pierwsze, bo moja córka dopiero do pierwszej klasy poszła. Więc trudno mi ocenić w stosunku do poprzednich wakacji. Ferie mi się podobają. Mam nadzieję, że przyszłe wakacje będą tak samo fajne, jak i te ferie. Na czym polegają dzisiejsze zajęcia? W trakcie dzisiejszych zajęć dzieciaczki miały poznać techniki robienia fotografii z różnych pozycji patrzenia na obiekt. Z lotu ptaka, z pozycji żaby, z pozycji na przykład też się nazywa psiej, no i z pozycji ludzkiej. Że zdjęcia również robimy nie stojąc w miejscu, że poszukujemy najlepszych miejsc, ciekawych obiektów, że niepozowane zdjęcia są najpiękniejsze. I właśnie w tej chwili fotografujemy pomnik Henryka Sienkiewicza. Kolejnym naszym punktem są łukowskie baseny. Łukowski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował dla wszystkich uczniów łukowskich szkół bezpłatne wejścia na basen w ramach ferii z delfinkiem. Spędzasz ferie? Spędzam ferie aktywnie, na pływalni. Rozumiem, że jesteś stałym bywalcem tutaj na pływalni, tak? Słucham? Stałym bywalcem podczas ferii na pływalni jesteś, tak? No, tak trochę. I korzystasz z ferii z delfinkiem? No, korzystam, póki jest za darmo. Czy miałeś pod dostatkiem różnych właśnie ofert, atrakcji ze strony miasta? Trochę było. Tak? Było się przy czym bawić? Tak, w bilard grałem, na kręglach byłam. Czyli rozumiem, że miło spędziłeś ferie. Tak. Czy wakacje też planujesz spędzać w mieście? Choć częściowo przynajmniej. Większość w mieście, lecz później wyjadę nad jezioro Wio. W takim razie życzę ci, żeby te wakacje były równie udane jak ferie. Dziękuję. Chciałem zapytać, jak pan ocenia przygotowanie miasta do ferii. Jak ferie zorganizowały dzieciom ten wolny czas? To znaczy wydaje mi się, że bardzo dobrze, bo tak jak syn wspomniał, jest dużo organizowanych turniejów dla dzieci w szkole. Tak jak on chodzi do jedynki, tak jak wspomniał, mieli turniej piłki nożnej. No, zajął pierwsze miejsce w grupie, dlatego miał te karnety na basen, zaprosił tatę, bo tata akurat urlop sobie wziął, żeby iść z dziećmi spędzić te ferie. Także no bardzo fajnie, kręgielnie są za darmo dla dzieciaków. Na legitymację szkolną. Także jeśli rodzic chce z dzieckiem spędzić ferie, no to wydaje mi się, że na taką miejscowość jak Łuków to jest bardzo dobrze w tym roku. No, dużo lepiej niż w poprzednich latach, może tak bym to ocenił. O, to bardzo, no. Bardzo trafna uwaga. No, także... A nie wiem, czy może pan pamięta, jak w porównaniu z wakacjami?
jak wypadają te ferie? To znaczy, wie pan, no wakacje to też różnie można to ocenić, bo więcej osób wyjeżdża na wakacje w różne strony niż na ferie, no nie? Mnków nie jest też miastem takim, żeby sobie ludzie pozwolili dużo po prostu uatrakcyjnić, bo też chodzi o fundusze i zarobki poszczególnych mieszkańców, tak? No ale mi się wydaje, że nad wakacjami to jeszcze można było trochę popracować, wie pan, bo dużo osób też wyjeżdża w inne miejscowości, tak jak nad Firlej, nad Jezioro Białe. Brakuje nam tutaj właśnie takiego ośrodka z takiego zdarzenia jak nad Białym czy nad Firlejem, żeby zimna woda. Tyle lat jest to po prostu poruszany ten temat, ale wydaje mi się, że trzeba być pozytywnie nastawionym i być dobrej myśli. To, że kiedyś u nas będziemy nie musieli wyjeżdżać, tylko bawić się na miejscu wypowie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przez 2 tygodnie ferii łukowska młodzież miała okazję korzystać bezpłatnie z lodowiska przy szkole numer 4. To już niestety wszystko. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć, no myślę, najważniejsze atrakcje, z jakich mogła korzystać młodzież podczas ferii. Czy ferie te były udane? No, tu zdania są podzielone. Natomiast czy wypadły lepiej niż zeszłoroczne wakacje? No, chyba myślę, że tak. Z drugiej strony, czy te ferie dobrze wróżą na tegoroczne wakacje w mieście? No, tutaj to pytanie muszę pozostawić już Państwu. Dziękuję.